Zmęczały się będzie teraz wymagać, nie wiem, do 2020 któregoś złota. A, no dobra. Może tak być? Postaramy się. Tak mówiąc, już całkiem serio, udany 2018 na torach dla ciebie. Szczerze mówiąc, gdyby nie tym, wiadomo, tam w Ekstralidze też było dobrze, bo po punktach widać, że tam było okej. Początek sezonu nie do końca był do mnie udany i tak naprawdę gdyby nie ta lepsza końcówka sezonu, dzisiaj byśmy może mówili troszkę inaczej, ale najważniejsze jest to, żeby dobrze kończyć sezon. No właśnie, pewnie, że ten finish i te efekty w postaci stania na podium są najistotniejsze, ale też się pojawiały i chyba trzeba być odpornym. Kto ty sam sobie troszkę takiego lotnego gazu, który musi w młodym zawodniku buzować, kiedy wszystko się udaje, kiedy są tytuły. Też sobie dzisiaj tak oglądając te wszystkie tytuły, na przykład a propos młodzieżowych, drużynowych mistrzostw Polski, o kosmicznym speedwayu pisano, który pokazaliście z Dominikiem Kuberą, to może trochę zaszumieć w głowie. Radzisz sobie z tym wciąż? Czy trener upuszcza, czy rodzice? Jak spotkaliśmy się tutaj w zeszłym roku, to samo pan zapytał. Powiedziałem, że nie, że wszystko jest okej, bo pracujemy, jeździmy w fajnym klubie, który pilnuje wszystkiego na bieżąco. To jest bardzo ważne. Nie ukrywam, że